Pod przykrywką sielskiego życia w czterech ścianach dzieją się przerażające rzeczy. Kampania Biała Wstążka została zainicjowana 8 lat temu, by demaskować obłudę, z którą spotykają się ofiary przemocy w rodzinie. 24 listopada w Komendzie Miejskiej Policji odbyło się spotkanie rozpoczynające kampanię Białej Wstążki. Tradycyjnym już punktem harmonogramu jest happening Biała Róża dla Kobiety, zaplanowany na najbliższą środę w samo południe. Do tego prelekcje, spotkania edukacyjne dla młodzieży, konkursy. Realizujemy to w różnych formach, w różny sposób, przypominając nam wszystkim o tym, że przemoc ma różną postać. W tym roku kładziemy taką duży nacisk na przemoc wobec osób starszych. Kampania ma też uświadomić nam wszystkim o ciążącym na nas obowiązku reagowania na przemoc. Niestety, jak poinformował naczelnik Wydziału Prewencji, przypadków znęcania się psychicznego i fizycznego nad osobami najbliższymi z roku na rok jest coraz więcej. Jest potrzebna, ponieważ dużo chłopaków bije dziewczyny i powinno właśnie się uczestniczyć w takim udziale. U nas w szkole są takie problemy, tak, że... Ale niekoniecznie jest. Czasami jest, czasami nie ma. Ale to nie tylko biją, ale i wyzywają czasami. Młodzi ludzie, gdy pojawia się taki problem, najczęściej zgłaszają go do nauczycieli, ale... Są też takie osoby, które uważają, że... które nie mówią po prostu, bo są na przykład nieśmiałe i że to już jest większy problem. Niektórzy mają nawet receptę na rozwiązanie problemu. Dużo osób dokucza, ale myślę, że trzeba zapisać się na kółko dziennikarskie, aby przestać być już takim, taką złą osobą. Jak zauważają nasi rozmówcy, najskuteczniejszym sposobem na powstrzymanie agresji jest przeciwstawienie się jej. Tylko tak możemy sprawić, aby z młodych ludzi nie wyrastali oprawcy.